Sentymenty, sentymenty. Jeżeli ktoś nie wie, co to za gra, no to oczywiście już wam mówię. Twierdza, czyli jak kto woli, Stronghold. Gra strategiczna z elementami ekonomicznymi z 2001 roku, wyprodukowana przez studio Firefly. No i jak już mówiłem, dużo sentymentów do tej gry. Ci, co mnie znają i w miarę uważają, kiedy ja coś mówię, to wiedzą, że ja nie lubię strategii, ale ta strategia jest za... No, nie będę przeklinał, ale powiem, że bardzo, bardzo fajna. Niestety, Frapsik się... A cicho, widzisz, mam dużo surowców i mówią, że mam zapełnione. No mam. Fraps nie chce niestety nagrywać menu i tak dalej, tylko właśnie... kiedy jestem w grze. Dlatego od razu widzicie moją osadę, którą sobie wybudowałem. O tak, tak dla siebie. Nikt mnie nie atakuje, ani wilki, ani kozy. W ogóle, żeby was tutaj zaprosić, musiałem to wszystko wybudować, także musiałem wydoić krowy, zasiać zboże, bo przecież gości się przyjmuje z pełnym spichlerzem, a nawet dwa spichlerze, jak widzicie, mam. Serdecznie polecam w ogóle tą grę każdemu, nawet jeżeli ktoś nie lubi strategii, dlatego że na przykład widzicie tutaj... Aj, cicho. Na przykład widzicie tutaj pijaków. Mam dwie gospody i jest... Trzech pijaków na dwie gospody. Coś mało. Dobra. Ale tutaj może sobie zrobimy taki przegląd. Taki przegląd wszystkich, można powiedzieć, budynków. I to, jak działa nasza osada. Oczywiście można zacząć grać kampanię. Kampania też jest dosyć fajna. Mamy czterech można władców, których musimy wyeliminować. Walczymy po prostu o dominację na ziemiach. Także pierwszy tam jest szczur, później on się następny się nazywa wieprz. Nie, żmija, wieprz i wilk. No jest oczywiście coraz trudniej. Żadnej z misji kampanii wam nie będę pokazywał, ponieważ one są dosyć długie, także dużo czasu by zajęło, żebym jakąkolwiek z tych takich bardziej poważnych misji przeszedł. Na przykład tam trzeba zdobyć błogosławieństwo 75% ludności i tak dalej, i tak dalej. Niestety, jeżeli chodzi o błogosławieństwo, to nie mam pojęcia, jak ono tutaj się napełnia. No widzicie, mam pobłogosławieni ludzie 1%, a ja mam wielką katedrę. No to jest jakiś obłęd. No ale okej. Przejdźmy do tego, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Na początku budujemy sobie taki oto dwór. A wiecie co? Ja mam teraz pomysł taki fajny. A zróbmy sobie... Opowiem wam to, co jest. Myślałem, żebyśmy zbudowali sobie własną osadę, ale to będzie długo trwało, zanim ja coś wyprodukuję, na przykład chociażby łuki, piki i zbroje. Ale zacznijmy od początku. Powtarzam się, masło maślane. Na początku budujemy sobie dwór. Może to być dwór saski. Albo jakiś większy zamek. No niestety teraz do większego zamku nie mam dostępu. Na samym... początku to wybierałem i teraz niestety, chyba że mógłbym to wyburzyć, ale nie chcę. Dlatego taki o dwór, w którym możemy zwiększać podatki. Jak wiadomo, ludzie nie lubią płacić podatków, więc wtedy mamy minus 4 do zadowolenia ludności. Czym jest to zadowolenie ludności? Ano to się nazywa tak ogólnie popularność. I widzicie. Ludzie są zadowoleni z pewnych rzeczy lub niezadowoleni z pewnych rzeczy. Na przykład z podatków są niezadowoleni. Wy jesteście? Nie, ja też nie. Z żywności są zadowoleni, dlatego że mają normalne racje żywnościowe. A nie, mają podwójne? Nie, mają zwykłe, normalne racje żywnościowe, więc mają neutralny stosunek do tego, ale mamy różne rodzaje żywności w spichlerzach. Mamy chleb, mamy chleb, mamy sery, mamy mięcho i mamy jabłuszka. Także plus 3 dla nas, dlatego że właśnie jest różnorodność w wyżywieniu naszych poddanych. Zatłoczenie, to tak naprawdę to nie wiem, o co chodzi. Wskaźnik strachu, religia i czynne gospody. Gospody, jak widzicie, każdy lubi napić się piwa, ja nie lubię, no ale ogólnie jest mówione, że każdy lubi. Wskaźnik strachu, cóż to jest wskaźnik strachu? Ano to, że na przykład możemy wybudować sobie, gdzie to jest. O, jest.
Widzicie? Tutaj mamy taką szubienicę, rzeczy przygnębiające lub rzeczy przyjemne. Rzeczy przygnębiające powodują wzrost wskaźnika strachu, z kolei rzeczy przyjemne wzrost wskaźnika, jak to się nazywa, zadowolenia, czy po prostu ludzie czują się bardziej pewnie. Nie są zastraszani, nie są zastraszani, ale teraz widzicie, wiąże się i ze wskaźnikiem strachu, i ze wskaźnikiem zadowolenia, wiążą się następujące rzeczy. Kiedy ludzie są zadowoleni, sielankowo, nie boją się naszego władcy, czyli nas, nie boją się, to wtedy ich, że tak powiem, humor jest lepszy, ale za to mniej efektownie pracują. Czyli na przykład taki ktoś, kto tutaj zbiera sobie ser od krów, znaczy najpierw je doi, później robi ser, czy, o, lepszy przykład. Tutaj pan zbiera sobie jabłuszka z jabłoni. I jeżeli on się czuje tak sielankowo i tak dalej, to on nam przyniesie na przykład 2 kosze jabłek do spichlerza. Mało wydajnie. Jeżeli zastraszymy go, czyli wzrośnie wskaźnik strachu, postawimy odpowiednie budowle, na przykład szubienice, dyby, lochy, to wtedy nasi poddani są mniej, że tak powiem, zadowoleni, ale za to są pod taką presją i ciężej pracują. Czyli na przykład przyniesie 3 kosze jabłek do spichlerza. Także wszystko ze sobą się wiąże. No jak to w strategiach, jak to w strategiach. Dobrze, że to nie jest strategia turowa, tylko czasu rzeczywistego. Bardzo ładnie to widać, jak wszyscy chodzą, tutaj pracują, chodzą do składu, biorą deski, przynoszą piwo, zanoszą ser, jabłka do spichlerza. Dobra, już powiedziałem coś o tych wskaźnikach popularności. Religia, no to oczywiście, jeżeli ktoś by chciał się modlić, to tutaj mamy katedrę gdzieś na uboczu naszego królestwa. A, królestwa, jakaś to jest osada, można powiedzieć na początku. I tak, no zwiększamy oczywiście podatki, no to zwiększa się niezadowolenie. Jeżeli zmniejszymy, a na dodatek będziemy im płacić, co jest w ogóle paranoją, no to ich zadowolenie się poprawi. Proszę bardzo, o, na przykład tutaj mamy wskaźniki strachu, widzicie? Wskaźniki strachu, a, nie umiem się wysłowić. Wydajność 90, liczba ludności cały czas rośnie, chyba że ktoś zginie. Dlaczego oni giną? Nie mam pojęcia. Żywność. Tutaj możemy w tej zakładce sobie zablokować spożywanie pewnych produktów. Czyli jeżeli ja bym zablokował, dajmy na to 3 produkty i kazał spożywać tylko chleb, to wtedy to zadowolenie, które wynika z różnorodności rzeczy do jedzenia, po prostu by go nie było, czyli tutaj byśmy mieli za żywność na przykład 0 albo nawet ujemny współczynnik. Cóż mamy dalej? Co ja w ogóle... A, tu jest, dobra. Wojsko. O wojsku to może później. Składy. No, tak samo przy zagrodzie, przy naszym dworze saskim, budujemy takie podesty kamienne. I tutaj wszyscy przynoszą to, co zebrali, co zrobili. Na przykład kamieniarze. Tutaj mamy kamienie, tutaj budujemy kamieniołom. Obok nich budujemy takie stacje dla bydła, które właśnie wożą bloki kamienne do naszego składu. Cóż mamy więcej? Deski. Deski, oczywiście drwal. Taka mała... Oj, ale głośno to... Jak klikniemy na każdy z tych domków, to pojawia się bardzo fajna animacja, na przykład, ale mnie wtedy słabo słychać. I widać tam, co robi pracownik w danym momencie. Na przykład jest napisane, że idzie do składu zanieść chleb, czy coś takiego. Tutaj mamy drwali, oni już wykarczowali ten teren, tutaj było strasznie dużo drzew. O, coś mi tam mówią, dobra. Oni później muszą coraz to dalej chodzić, żeby jakieś drzewa urąbać, za przeproszeniem. Co mamy więcej? Mamy zboże. O! Na żyznych glebach, czyli tam, gdzie są na przykład trawy, trawiaste tereny, to budujemy na przykład taką farmę pszenicy. No i pszenica oczywiście rośnie, to wszystko widać.
pszenica rośnie, następnie nasz pracownik ścina kosą to, to zboże i zanosi do składu. Z kolei tutaj widzicie, takie chłopczyki biorą te snopki, no nie można tego, ale wiązki właśnie zboża i zanoszą do młyna. W młynie mielą to ziarno na pszenicę, tak, na mąkę mielą, a później ta mąka idzie tutaj do piekarni, a w piekarni wypiekane są chlebki, których mamy aż zanadto. Trzeba by było coś tutaj zrobić, żeby oni spożywali najpierw chleby, także zablokujemy te trzy inne rodzaje żywności i każemy im spożywać tylko i wyłącznie chleb, bo mamy go za dużo po prostu. Także warto by nadrobić na przykład jabłka i oni sobie będą spożywać. O, widzicie? Za żywność mamy w tym momencie 0. Bo im zablokowałem trzy rodzaje żywności. No cóż. Z budowli, co mamy więcej? Farmę chmielu, to było... Tak, dokładnie, pamiętam. Farma chmielu. No, kto nie wie, do czego jest chmiel? Ano do tego, by ważyć piwo. Dobrze mówię? Ważyć. To się... Piwo się waży chyba, nie? No. Dlatego także... Co tutaj chodzi? Jakiś duch. Duch wyje. No ciekawie. Dobra. Chmiel oczywiście zanoszony jest do składziku, a... Z powrotem brany jest do browaru, w którym robione jest piwo, a z kolei te beczułki piwa zanoszone są do gospody. Co mamy więcej? O farmie jabłek. Farmie jabłek, jasne. I sad jabłoni. Mówiłem. Zagroda bydła. Robimy serek. One, te krowy też są brane na rzeź. O, teraz możemy przejść swobodnie do tematu. Mianowicie wszystkich... warsztatów, na przykład warsztat garbarski, do którego właśnie przyprowadzane są krowy i są skurowane, by tworzyć, wytwarzać fajne jakieś tam, co? Ano, skórzane zbroje. Coś tutaj się dzieje ciekawego? Nie. Tak patrzę, czy czegoś nie ominąłem. Aha, no tak, kopalnia rudy żelaza, żelazo potrzebne do wykonywania, do wytwarzania różnego rodzaju broni. Tutaj mamy smołę, to jest jakieś w ogóle bagno, ja nie wiem. Smoła przecież chyba tak normalnie nie występuje w przyrodzie, nie? To są jakieś bagna. I oni tutaj tworzą smołę. Smoła z kolei jest potrzebna do obrony. Na przykład możemy rozlać smołę w pewnym miejscu, dajmy na to przed naszymi murami, i kiedy przeciwnik będzie do nas się zbliżał, to my wtedy łucznikami z podpalonymi strzałami zapalamy tą smołę i oni wszyscy się fajcą, za przeproszeniem. Dobra, także mamy warsztat garbarski, mamy warsztat kowalski, w którym możemy wyrabiać albo miecze, albo takie... jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Wekiery, o właśnie. Nigdy do końca nie przeczytam i później nie wiem, jak to się wymawia. Tak samo w warsztacie grotniczym możemy robić piki lub halabardy. I w warsztacie łuczniczym możemy robić kusze bądź łuki. Tutaj mamy targowisko. Jeżeli mamy na przykład za dużo jakichś tam materiałów, dajmy na to, ja mam za dużo kamienia. Mogę sobie kamień sprzedać i kupić jakiś inny surowiec, którego mam za mało i którego chcę właśnie w tym momencie mieć. Jeszcze gdzieś tutaj była stajnia. O właśnie, stajnia. W stajni mamy cztery konie, które możemy wykorzystać do tworzenia właśnie rycerzy na koniach. Także tylko i wyłącznie cztery konie mieszczą się w stajni jednej. Musiałem zbudować ich trochę więcej, żeby wytworzyć... O, króliki! Powiem wam tak, że króliki, mimo tego, że szybko się rozmnażają, to jeszcze zjadają nam plony. Jeżeli by podeszły do miejsca, gdzie my mamy właśnie jakąś tam farmę, dajmy na to pszenicy albo chmielu, to by nam wszystko zezarły. Takie krwiożercze króliki.
A, gdzieś tutaj zbudowałem w ogóle. No tak, bo zapomniałem o tym powiedzieć, że mamy ludność. Teraz mamy 64 na 64 ludność w naszej osadzie. Ja tutaj budowałem te chaty gdzieś tak na uboczu, dlatego że one nie są jakoś... one po prostu muszą stać. I każda taka chata zapewnia nam dodatkowych 8 kmieci. Tak ładnie są tutaj nazwana. Nazwana ludność jest właśnie kmieci. Kmiecie. A, jak to się odmienia. Także, jeżeli byśmy mieli za dużo budynków, a za mało ludności, to musielibyśmy dobudować właśnie takie chatki. Jeżeli ja bym teraz to wszystko poburzył, a nie zburzył tych chat, to tutaj przy ognisku by było bardzo dużo kmieci. Przejdźmy do jednostek, przejdźmy do jednostek. Co tutaj mamy? Mamy łuczników, mamy włóczników, mamy pałkarzy, kuszników, pikinierów, wojowników i rycerzy. Wszystkich chyba utworzyłem po 10, z tego co widzę. No tutaj macie te jednostki. Każdy ma jakąś zaletę oraz wadę. No, ci kusznicy akurat, no to jak wiadomo, oni są strasznie wolni, ale za to mają... zadają o wiele większe obrażenia w stosunku do łuczników. Łucznicy są bardziej mobilni. Pałkarze mają bardzo dobry pancerz, o dziwo, mają bardzo dobry pancerz, także przed łucznikami bardzo dobrze się chronią. Długo po prostu wytrzymują. Następnie pikinierzy, tak? Oni też są dosyć wolni. Nie wiem jak żołnierze. Wszyscy ci już później bardziej lepiej opancerzeni są strasznie wolni, także strategia przede wszystkim. Najpierw puszczamy bydło, czyli jakiś tam, gdzie oni są? O właśnie, tutaj są. Włóczników. Oni są dosyć szybcy, ale za to padają jak muchy. Padają jak muchy nawet od strzał łuczników. Kocioł z olejem. Możemy na przykład wylewać gorący olej pod murami. Jeżeli ktoś stoi pod murami i nam niszczy mury, to możemy właśnie wylewać olej, jak to właśnie w filmach gdzieś tam bywało. Co my tutaj mamy jeszcze? O właśnie, fantastycznie. Nie, tarcza, stój tutaj. Cech inżynierów, którym szkolimy inżynierów oraz drabiniarzy. Drabiniarze, jeżeli my planujemy kogoś oblegać i chcemy wejść na mury, to właśnie tacy drabiniarze są bardzo, bardzo potrzebni, dlatego że odpowiednie jednostki, nie wszystkie, mogą wchodzić po drabinach na mury. Tylko że też są bardzo słabi i szybko padają. Z kolei kopacze. Kopacze umieją kopać doły i się z kolei podkopywać pod murami. Bardzo fajna sprawa, chociaż rzadko z nich korzystałem. Tutaj mamy różne maszyny oblężnicze, to się tak ładnie nazywa. I one właśnie są tworzone przez inżynierów. Potrzeba odpowiedniej ilości inżynierów, by daną maszynę obsługiwać. I tak, tutaj mamy, jak to się ładnie nazywa, trebusz, to chyba się nazywa trebusz. Możemy tym trebuszem rzucać kamieniami oraz rzucać bydłem. Możemy wystrzelić krowę. Jeżeli chcemy wywołać epidemię w osadzie przeciwnika, co spowoduje no, choroby różne ludności, to właśnie takimi zdechłymi krowami strzelamy. My mamy tutaj akurat uzdrowiciela, także jeżeli ktoś by nas atakował takimi krowami i epidemia by w mojej osadzie wybuchła, tak to się chyba mówi, to właśnie mamy uzdrowiciela, który nam pomoże zwalczyć te wszystkie choroby. Następnie mamy wieżę, którą podjeżdżamy do murów i możemy spokojnie wejść na mury naszymi jednostkami. Następnie taran, czyli większa siła, większe obrażenia, jeżeli chodzi o niszczenie murów, czy chociażby bram. Tarcza, za którą mogą się kryć różne jednostki, oraz katapulta, którą też możemy wystrzeliwać krowy oraz kamienie głazy.
Cóż ja wam jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Chyba to wszystko. No chciałbym wam pokazać jakąś tam misję z kampanii, ale ja nie jestem w tym za dobry. Ja tutaj zawsze grałem na jakimś tam łatwym czy normalnym poziomie, dlatego że, no, dajmy na to przy szóstej, siódmej misji, te rozgrywki już stają się dosyć trudne. Czy oni zjedli te chleby wszystkie? Zaraz sprawdźmy. No tak, widzicie? I powiększyły nam się zapasy szynki, sera oraz jabłek. Mamy praktycznie na równi wszystkich, dlatego mogę odblokować resztę. I teraz popularność jest plus 3. I za żywność mamy też plus 3, dlatego że mamy różnorodność. I to by było chyba na tyle. Sprawdzę jeszcze, czy czegoś tutaj nie pominąłem, jeżeli chodzi o budowlę. A no tak, mamy klatki z psami. Możemy, właśnie, to co mówiłem, smolne rowy budować. Oraz koksowniki. Je stawiamy zazwyczaj na murach, na wieżach. Może zbuduję jakąś tam wieżę, pokażę wam jak to wygląda. Jakąś taką dużą wieżę. O, proszę, piękna, dorodna wieża. Gdzież tu jest wieża? O. No nie można tutaj, jak nie można? Wchodźcie tu. O, postawię sobie tutaj jakiś koksownik. Na górze. I chodźcie no tutaj, ucznicy. Wejdziecie tu? Nie wejdziecie tu! O wy... No a widzicie, bo muszę zbudować po prostu. Muszę zbudować... Jak tu się buduje? No nie. O, widzicie? O, trzeba było zbudować po prostu... mur, a na mur trzeba było zbudować schody. Cała filozofia. Cała filozofia. Teraz możemy spokojnie sobie łucznikami wejść na górę i spróbujemy gdzieś tutaj właśnie smolny rów wybudować. Stworzyć smolny rów. Jeszcze taka sprawa, możemy przyspieszać rozgrywkę, jeżeli chcemy, by szybko coś się zrobiło, możemy dać na 90%, bo taka jest maksymalna właśnie szybkość gry. Ja teraz gram na 30, to jest taki przeciętny, żeby wszystko zdążyć zaplanować i wszystko powiedzieć, żeby tutaj te postacie się nie ruszały za bardzo. I teraz patrzcie, strzelam strzałami z ogniem, ha, i co? Ups! Jest taki problem, że sam się podpaliłem. No nie, głupie, głupie, bardzo głupie. No ale cóż, mam nadzieję, że dalej to się nie poleje. Tutaj gdzieś powinna być studnia, z której ktoś powinien korzystać, by właśnie takie pożary... No halo? Halo? Zaraz. Dlaczego ja nie mam... O, ktoś się pali. Dlaczego ja nie mam tej studni? Gdzieś tu powinna być studnia. No jasny gwint. Studni nie mam. Dobra, to wygasnie już chyba szybciej. No właśnie, wygasło. Tutaj gdzieś powinna być studnia. Mniejsza ze studnią. A może to było w następnej części? Następna część to oczywiście jest co? Twierdza Krzyżowiec, która już jakoś tak nie bardzo mi też przypadła do gustu. Ale też grałem. Była dosyć... Była trudniejsza. Była trudniejsza, to na pewno. Jeszcze bym wam pokazał tylko jak... A, wiem, możemy też kopać fosy, ale to w odpowiednich miejscach, tutaj na mapie chyba tego nie mogę niestety zrobić. I to by było na tyle. No cóż, no, akurat się zagrywałem w to, przechodziłem kolejne misje kampanii i stwierdziłem, że a co, pokażę wam. Jeżeli ktoś nie słyszał, to warto, żeby wiedzieć o tym, czym jest twierdza, a zwłaszcza o pierwszej części, ponieważ teraz niedawno wyszła trzecia, dlatego na pewno słyszeliście o twierdzy, ale jedynki mogliście nie widzieć. Z kolei inni na pewno pamiętają ze swojego dzieciństwa właśnie twierdzę. Dlaczego oni stoją? A oczekuję na wolne miejsce w magazynie. No i patrzcie, ja teraz co zrobię? Ano, sprzedam trochę kamienia. O, i proszę. I już powinni wystartować. No właśnie, super. Wyszli z progu. Dobra, ja już kończę. Nie chcę was zanudzać, także do zobaczenia w następnym gameplayu, let's playu. Na razie, cześć!